Cześć, witam Was w moim omówieniu świątecznego odcinka drugiego sezonu serialu The Flash. Nie wiem, co w tym serialu jest takiego, że pomimo wszystkich głupotek, a nawet w tym odcinku była ich cała masa, po prostu tak dobrze mi się to ogląda i byłem tym odcinkiem tak zachwycony. No dobra, wiem, co był to oczywiście Mark Hamill, bo dostałem swojego Jokera, którego ostatnio mi tak brakuje. No, ja nie jestem wielkim fanem filmowych Jokerów, no ale nawet nie licząc tego, Marku Hamillu jeszcze zaraz powiem, jakby Flash jest tak luźnym serialem, tak bawi się koncepcją, ja po prostu czuję taki totalny, nie wiem, taki klimat komiksowy z tego, czego ostatnio bardzo nie czułem w Agentach Tarczy i tam jakby wspominałem w moich innych recenzjach, że trochę zacząłem mieć wrażenie, że oni gonią własny ogon ze względu na trochę zamknięty świat. W Flashu nie ma najmniejszego problemu, żeby nagle wrócił Weather Wizard, uwolnił z więzienia Captain Colda, Trickstera i razem zawiązali swój mroczny plan, aby zniszczyć Flasha. To jest taki klasyczny team-up villanów, który był w tych starszych komiksach, co prawda, których, jak mówię, narracja w nich już jakby nie jest najlepsza, ale tam było cały czas sporo dobrych historii i gdyby inaczej napisanych, dałoby się je fajnie czytać. Szczególnie gdyby były robione z przymrużeniem oka, co dzisiaj Marvel na przykład często robi w takich miejscach jak Squirrel Girl, gdzie w sposób właśnie żartobliwy odnosi się do różnych schematów z lat 80-tych, 90-tych. To ten jakby odcinek Flasha w dużej mierze mi to dał. To był właśnie taki bardzo cheesy, taki bardzo banalny team-up super złoczyńców, którego po prostu nie widzę nigdzie w telewizji i miałem taką radochę z tego, jak oni wszyscy ze sobą współpracowali. No szczególnie właśnie Mark Hamill. Myślę, że w jego przypadku to było coś takiego, że wiecie, jak on się pojawił w poprzednim sezonie, to oni pewnie jeszcze twórcy mówili Hamillowi: słuchaj, wszyscy kojarzą cię bardzo dobrze z roli Jokera, ale odtwarzasz znowu rolę Trickstera, którą grałeś w latach 90. i chcemy, żebyś był troszeczkę inny, spróbuj trochę odróżnić się od Jokera. No i wszystkim podobał się ten odcinek, tak mi się wydaje, że wielu osobom podobał się odcinek w pierwszym sezonie. A tutaj myślę, już doszli do wniosku: słuchaj Hamill, kogo my mamy oszukiwać? Wszyscy kochają cię najbardziej za to, jakim jesteś Jokerem, a zróbmy z tego Trickstera Jokera. I wiecie co, w ogóle mi to nie przeszkadzało, więc miałem po prostu uśmiech od ucha do ucha na twarzy za każdym razem, kiedy Mark Hamill się odzywał. Owszem, nikt nie widział chyba w nim Trickstera, wszyscy widzieli tylko i wyłącznie Jokera i przede wszystkim słyszeli Jokera, ponieważ jego głos Jokera jest tak perfekcyjny, tak jak mówię, dla mnie to był zawsze jedyny Joker adaptowany z komiksów. Jakoś Ledger i Nicholson nigdy mi nie złapali tego ducha Jokera, którego zawsze widziałem zarówno w The Animated Series, czy w brutalniejszy sposób, ale w serii gier Arkham na przykład, w Arkham Asylum czy City. Tam Joker był po prostu doskonały i tutaj dostałem to w takiej esencji tego, chociaż wyglądał inaczej. Ale po prostu nie mogę wyrazić wystarczająco, jak byłem zachwycony tym, że Mark Hamill pojawił się i zagrał taką, a nie inną rolę. Dla mnie to jest idealny złoczyńca. Chociaż Weather Wizard uważam, że też wypadł całkiem nieźle. Ogólnie muszę stwierdzić, że na przykład scena z Iris była naprawdę niczego sobie i twórcy zaczęli robić taki delikatny zabieg, który bardzo się działa, tłumaczenia pewnych głupotek. Na przykład wszyscy zarzucili Iris, dlaczego ona ukrywa syna, jej brata przed Joe, skoro sama była tak wkurzona tym, że oni ukrywali tożsamość Flasha przed nią wcześniej, że jest to Barry. I tutaj po prostu wyszli przed to i ona sama się do tego przyznaje. Mówi, że tłamsiła to w sobie i po prostu przypomniała sobie, jak bardzo ją to męczyło, że oni ukrywali przed nią tajemnicę, więc teraz z głupiego wątku fabularnego po prostu sobie uświadomiłem, okej, Iris musiała to przemyśleć. I teraz jest okej, bo jakby twórcy sami się odnieśli do tych obaw, które mieli widzowie, co jest bardzo dobre. Inna sprawa, jak wytłumaczyli coś, co zresztą opowiadałem w jednym z poprzednich moich wrażeń, już nie pamiętam którego odcinka, o tym, że Zoom ciągle wysyła złoczyńców. I uważałem, że mam nadzieję, że wydawało mi się to głupie, a teraz jednym ruchem zaakceptowałem to. Zoom chce, żeby Flash stał się szybszy. Skoro Zoom chce, żeby Flash stał się szybszy, to cały czas go pchnie do przodu. Tak jak Zoom nagle pojawia się i mówi do Wellsa, że mogę zabić twoich przyjaciół, ja cały czas myślałem, skoro Zoom może w każdej chwili sobie przejść, mógłby wszystkich dawno pozabijać tym Flasha, czemu tego nie zrobi? No właśnie.
Ale teraz ma to sens. On chce, żeby wszyscy pomogli, wszyscy składali się na to, mieli kolejne pomysły, jak przyspieszyć Flasha, jak dać mu większe połączenie ze Speed Force, tak żeby Zoom ukradł, tak jak już prawdopodobnie wiemy, że ukradł to Garrickowi i chce również ukraść to od Barry'ego Allena i mi to kompletnie pasuje, szczerze mówiąc, tłumaczy to cały ten wątek ze superzłocznicami, to jak Zoom tak zniszczył Flasha wtedy, żeby pokazać mu, jak bardzo wielką przewagę ma i teraz będzie prawdopodobnie Barry Allen robił wszystko, żeby nadgonić tą różnicę między nim, a właśnie między Zoomem a Flashem i Barry Allen będzie pchnął ile tylko może, aż w końcu osiągnie zadowalającą dla Zooma prędkość, wtedy ten spróbuje ukraść, więc jakby to wszystko się ułożyło w jeden sensowny wątek. Tak jak wspomniałem, miałem po prostu niesamowity ubaw z tego odcinka, jednocześnie wyjaśniło się wiele rzeczy. No oczywiście kompletną bzdurą było, kiedy Patty Spivot nagle znikąd stwierdziła: Flash, nie znam cię, widziałem cię może raz, ale opowiem ci całą historię mojego życia z łzami w oczach. To było debilne po prostu i takie strasznie tanie, że tak powiem. Ale no, Patty Spivot bardzo źle piszą, po prostu kolejna żeńska postać, z którą nie bardzo wiedzą, co robią, chcą ją pchnąć jako ten wątek romantyczny, ale no, motyw, w którym ona nagle twierdza, powiem wszystko, albo to, że w poprzednim odcinku postrzeliła doktora Wellsa i tutaj poza drobnym wspomnieniem o Wellsie w ogóle się do tego nie odniosła, nie męczyła o to Joe, bo tam Wells podobno nie żyje, ja go postrzeliłam, uratowaliście, powiedziałeś mi, żeby sobie poszła, okej, zapomnę o całej sprawie. Więc Patty jest taka kompletnie źle rozpisana, te wątki się gubią i mówię, najgłupsza rzecz ze wszystkich, kiedy stwierdziła, że opowie całą historię swojego życia dla Flasha. Jeżeli koniecznie chcieli to powiedzieć, mogli to jakoś wpleść w jej związek z Barry Allenem, mogła mu to powiedzieć przy jakiejś okazji. Także no, tak jak mówię, cała masa głupot dalej istnieje we Flashu, ale nie przeszkadza mi się to świetnie bawić tym serialem i w tej chwili z takich lecących stale nie wrzucam do worka tutaj Netflixa, jest to mój ulubiony serial superbohaterski i prawdopodobnie będę go dalej omawiał również po przerwie. A jak wam podobał się świąteczny odcinek? Czy też zgadzacie się z moimi zaletami, z tym, że jokerowaty Mark Hamill jest lepszym pomysłem niż próba wrzucenia Trickstera, którego publiczność i tak by nie kupiła, bo wszyscy kochają, tak mi się wydaje, Marka Hamilla Jokera, czy też uważacie, że Patty Spivot jest trochę nie najrówniej, o to dobre słowo, napisana? Piszcie mi o tym w komentarzach, wiem, że ten odcinek, to moje omówienie pojawiło się trochę późno, z najróżniejszych powodów, mam nadzieję, że po świętach będę mógł to robić dużo regularniej, no i do następnego razu, cześć!